Witam wszystkich, tu Knives Passion. Przyszła do mnie kolejna paczka z kolby i muszę powiedzieć, że tym razem jestem troszkę bardziej zadowolony niż wcześniej, w tych poprzednich razach, dlatego że teraz jest w tej paczce nożyk, co bardzo mnie cieszy. Lubię dostawać nożyki, więc nie będę gadał zbyt wiele. Sami zobaczycie, co to jest i tak dalej. Oczywiście CRKTI Sampa, która pewnie na jakieś 2 tygodnie będzie musiała wylecieć z mojej kieszeni. Na rzecz testowania tego właśnie nożyka, zaraz zobaczycie, co to jest. Oczywiście jest to nóż firmy Ganzo. I jest to model G701-G. Właśnie o tym nożu słyszałem dość dużo fajnych rzeczy. Jest sporo filmów pokazujących, że nożyk jest naprawdę mocny, że potrafi sporo znieść. Także myślę, że nawet jakiś taki troszkę cięższy teścik może będzie można mu zafundować. Okej, więc dostałem go w takiej zielonej, militarnej odsłonie. Będę miał coś nowego, całkiem fajnie. Jest to G10. Linersy, dość klasyczna konstrukcja, oczywiście z blokadą zjechaną z Benchmade'a. Muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę całkiem solidny. Może jeszcze nie do końca wyrobiony, natomiast mam nadzieję, że jakoś się wyrobi. Bo z tego, co miałem do tej pory z Ganzo, to praktycznie większość nożyków się wyrabiało, także myślę, że po pewnym czasie powinien dość fajnie klikać. I ten kształt głowni jest taki naprawdę interesujący. Całkiem mocny czubek. Wydaje mi się, że to, co ostatnio zrobiłem z Sanremo 710, ten nożyk powinien przeżyć równie dobrze. Chociaż nie wiem, czy będę w stanie go tak skatować. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie miał zbyt dużych tendencji do rozkręcania się, dlatego że, jak widzicie, jest tu taka śrubka, która jest dość specyficzna i dokręcanie jej mogłoby być problemem. Chociaż mam już sposób na dokręcanie takich śrubek, także w razie czego ewentualnie będę mógł jakoś to naprawić. Myślę, że nie będę przeciągał. Krótko, sprawnie i na temat. Jeszcze raz pokażę wam model, żeby nie było jakichś niepotrzebnych pytań. Ganzo G701G. To jest właśnie ten nożyk, który będę testował przez następne 2 tygodnie. Będzie ze mną cały czas w kieszeni. Co powinno być dość fajne, bo klipsik nie jest zły. To wszystko. Tak jak zawsze pamiętajcie, żeby wpadać do mojego Facebooka, lajkować, komentować. I tak jak zawsze, trzymajcie się.